Śląsku. Czas na 33. kolejkę trzeciej ligi grupy drugiej i pojedynek zespołów, które no, w zasadzie mają już praktycznie wszystko wyjaśnione. Pięcie Kasper Łazej, 22 Maciej Portasiński, 17 Patryk Regulski, 5 Oleksandr Dolciak, no i 20 Adam Wolak. Już blisko futbolówki w 16, a w zasadzie na skraju 16. Ustawiona już piątka zawodników, szóstka zawodników teraz Elany, Trojanowski, podcięta piłka na pole karne. Prawdopodobnie też pojawi się gdzieś tutaj w drugiej połowie, jeżeli oczywiście odpukać nic się zawodnikom z Kwaszczyna nie stanie. Tymczasem okazja dla gospodarzy. Dobry przerzut futbolówki do prawej strony, Łazaj chciał kierunkowo minąć Tetycha. Jeszcze cały czas Łazaj, zagranie na pole karne. No i tutaj klatką piersiową Grudziński. Już zagranie w okolice pola karnego, Tolciak na pole karne, Gieraszek, słupek uratował teraz Elanę Mateusza Macholi. Tymczasem zagranie na pole karne, znowu na Daniela Ciacha, bardzo powielane. Zagranie na pole karne, Ciach, jeszcze Łazaj do prawej nogi, Kacper Łazaj. Na pole karne zagrana piłka, uderzenie przewrotką, jeszcze Gieraszek w polu karnym. Czy ktoś to zakończy? Udało się odbić piłkę o Bujnowskiego. Złapał to Hubert Świtalski. Trojanowski, nieźle podniesiona piłka. Złapał to Mateusz Machola. W pobliżu pola karnego szóstka zawodników. Blisko bramki Świtalskiego. Piąstkowanie ze strony bramkarza Elany. Faul na golkiperze gości. Natomiast w tym momencie zakończył Damian Łupiński tę pierwszą odsłonę. Na dobra drugiej połowy, natomiast ona miała już miejsce w pierwszej połowie, a więc oczywiście Dawid Zamiatowski na prawej obronie zmienił Łukasza Uszelewskiego, który na... Aleksandrowicz. Grudziński w centrum boiska, Aleksandrowicz, teraz jego uderzenie z dystansu, złapał to Machola. Dolciak, na pole karne ta piłka doszła do Huberta Świdalskiego, natomiast jeżeli chodzi o wysilenie Macholi, tudzież Świtalskiego w tej drugiej połowie, tego jak na lekarstwo, Trojanowski w polu karnym, Trojanowski, no i to była sytuacja naprawdę jak na zawołanie, trochę lepsza. Stefanowicz, jeszcze ponownie piłkę blisko linii bocznej, lewy pomocnik Elany, dośrodkowanie, uderzenie głową, no i górna siatka po tym strzale, Adama Zawieruchy. Lewa strona boiska, Zawierucha ma już piłkę, zagrała do Stefanowicza, Stefanowicz mija bramkarza, 1-0, Elana obejmuje prowadzenie, 67. minuta meczu, Maciej Stefanowicz. Przez co na prowadzeniu są Torunianie, zagranie Aleksandrowicza w kierunku Zawieruchy, poprzeczka po interwencji Macholi, Kapitycza, Trojanowski, Elana ma trochę więcej czasu, żeby tę akcję rozegrać, Trojanowski i jego strzał po rykoszecie, interwencja Macholi. Ale nie udało się jeszcze o nią zawalczyć, Tolciak. Lewą stroną już mierzy Cysewski. Jego dośrodkowanie na pole karne, Aleksandrowicz, błąd, Tolciak! 1-1! 1-1 w Kwaszczynie. Oleksandr Tolciak. Przeciął to ostatecznie Krzysztof Cysewski, okazja na kontrę dla Kwaszczynian. Jeszcze Adam Wolak. Do prawej strony Duda. Duda, jego strzał, ale piłka poleciała ponad poprzeczką po uderzeniu Przemysława Dudy. Dośrodkowanie na pole karne, przeszła piłka, no i Daniel Ciach był praktycznie w pobliżu bramki. To była sytuacja na 2-1. Koniec meczu, remis w Kwaszczynie, 1-1. Najpierw Maciej Stefanowicz w 67. minucie trafił do siatki, później 79. minuta. Trafienie na 1-1 Oleksandra